witajcie w kolejnym dniu pracy magnetycznego pingwina. Dzisiaj oto na naszej pracowni kolejny laptop. Jest to Samsung Intel iCore 3. I to jest model NP350V5C. Taki to jest model. No cóż, to jest kolejny laptop klientki, która tutaj dostarczyła nam dwa. Ten poprzedni tam zrobiliśmy. Jak już pamiętacie, historia jest taka, że tutaj telewizor jeszcze tutaj jest, czeka na swoje podzespoły, na tą głowicę, także jedziemy z tematami dalej. Tutaj mam jeszcze zaległy laptop, który jest zalany. Klienta wysyłkowo przyszedł i muszę to już dokończyć sprawę, dlatego że tam pewnie klientowi już bardzo zależy, a to się wszystko przedłuża z racji tego, że ten okres był taki niefajny. No końcówka roku się nie udała niestety. Niestety się nie udała. Dla mnie nie była zbyt ciekawa, aczkolwiek daje mi to zdwojoną siłę do działania w nowym roku. Jak sami wiecie, nie poddawałem się i działałem ostro nawet w chorobie, więc tak to jest. Więc co my sobie tutaj zrobimy? Zrobimy sobie... Coś tutaj było z tym laptopem kombinowane, bo tu gdzieś jakieś, kurcze, są rzeczy dziwne do typu, tam chyba śruba na wylot przeszła. No cóż. Tutaj sobie weźmiemy mniejszy ten śrubokręt. Więc tak, tutaj, żeby sobie Jarvis najpierw baterię wyciągnął. Wyskoczyła. Oczywiście tutaj mamy co? Dysk talerzowy. Hitachi. Laptop był chyba już pozalewany, bo już widać, że się tam coś klei. Tak, to się już tam widać, że się klei dobrze, że Samsung zastosował coś tutaj. Jakaś folia jest. Jakaś folia jest i będziemy tutaj sobie działać. No co, no musimy go tutaj rozłożyć na części pierwsze, bo chcemy się dostać do chłodzenia i tak zrobimy. Więc napęd optyczny też out. Thank you.
śruba już tak łatwo nie wyjdzie. Natomiast chyba na wylot. Ale to nic, nie ta lampa tak wysoko. Także to nic, bo tutaj... A, no dobra. Tam się już pewnie obudowa rozsypała, dlatego że... Jakby nie było, to śruby są nie wszystkie jednakowe. Coś tutaj, czym to nam tak prosto wyjdzie, nie sądzę. Także co my tu jeszcze możemy? Montujemy sobie jeszcze kartę Wi-Fi. No i to by było na razie tyle. Jesteśmy tutaj ponownie. Ja już sobie zacząłem rozkładać tego Samsunga, ale wiecie co, on jest już w takim stanie, że tutaj wszystko się zaczyna sypać. To był dobry sprzęt, ale kiedyś. A tu teraz się wszystko zaczyna tutaj niemiłosiernie mi sypać. I ja nie wiem, jak to tutaj sobie dalej z tym poradzimy, ale tu zawiasy wszystko chodzi. Tu już firma poprzednia chyba stawała na głowie, żeby to w ogóle złożyć, zamknąć i żeby to jeszcze funkcjonowało. Gdzie to jeszcze trzyma ta małpa? No gdzieś tu jeszcze musi chyba trzymać. Tu nie ma. Ta śruba już nie trzyma. To też już nie trzyma. Coś tu jeszcze chyba musi trzymać. Tak się zastanawiam, co ja tu już wszystko wyrwało. Kurde. Co tu trzyma? Tutaj śruba też już nie trzyma, bo nie ma co trzymać. No i co my tu możemy? Co my tu? Możemy, jak to wszystko powyrywamy. Nie wiadomo, jak to. Jak to w ogóle tu ugryźć, kurczę. No.
tu mogę zrobić? O. Czy śrubki to wysypują? Skóra czysta, śruby nie ma. No i co ja tu mogę? Jak to się nie chce? To jedynie... Tu jeszcze jest taki myk, że się klawiaturę rozmyka. O. To mi się wszystko sypie. I tu jest ta rameczka i tą ramkę o się podważa i dopiero to wyjdzie. Ja tam widziałem, że są mocowania na śruby pod tym, więc jakoś to trzeba tutaj zdjąć. O. I to teraz nam się tutaj ładnie wyjmie. Żeby tego nie... No jakoś ten laptop będę musiał włożyć potem. Będzie bardzo ciężko. Klawiatura nam wypadła, widzicie. O. Tragedia. Tutaj się napierdyle. Co to się porobiło? Tutaj wszystko się po prostu posypało. No tak. Czy tu w ogóle zamiastów nie ma? No masakra.
Masakra. Masakra. Wiem, czy ta płyta to odchodzi z tym, czy z tym. A to nie chcę odejść z tym. To najgorsze. No i co ja to poradzę? To teraz tak, jedyne wyjście to wyciągnąć przewody stąd, no tylko jak to jest tutaj wszystko roztegotane, masakra. To jakoś sobie jeszcze poradzę. Okej. I te przewody jeszcze sobie jakoś poradzę.
od anteny Wi-Fi. To się jeszcze jakoś wszystko wyjmie z tej strony. Teraz trzeba z tej strony wypiąć chyba taśmę od matrycy, tylko jak ja to zrobię? Jak tutaj nie ma jak bardzo. Tylko czemu tu jest to? Tutaj jest. To jakby nam. Bo nie chcę rozwalić płyty głównej, bo tam jest wyrwany ten. I to jakby nam tutaj wyszło. To by było dobrze. Wyszło. Dobra. O kurde. Też jeszcze. Dobrze, bo tej obudowy raczej się tutaj nie odratuje. I to trzeba będzie po prostu amputować. Dobra, odkręciło się. No tak. Wszystko się posypało. Teraz możemy bezpiecznie odpiąć matrycę i
No i co możemy zdjąć? Jeśli to, ja to spróbuję uruchomić, jeśli to nam pójdzie, to klientka dostanie informację, że no trzeba samobudowę kupić. Ja to muszę niestety sprawdzić. Także widzimy się za chwilę. Oszacuję tutaj koszty, jeżeli chodzi o tą budowę. Tu nie ma naprawdę co ratować. Tu jest wszystko powyrywane. Śmieci na biurku więcej jak tego laptopa. No i oszacuję jaki jest koszt tej obudowy i uzgodnię to z klientką. I będę próbował uruchomić tak na sucho po prostu elektronikę i podłączę do matrycy i zobaczymy, czy to wszystko burzy. Miała być proste czyszczenie chłodzenia. Chłodzenie co prawda jest tutaj zapaskudzone, ale tak jak mówię, to już chyba tego laptopa nie jedna firma otwierała. On jest już tutaj dosyć dobrze pozalewany. Wszędzie widzę tutaj... Gołym okiem widzę zjedzone elementy. To w ogóle żyje, to zobaczymy. Ale najpierw sprawdzę, jakie są koszty takiej obudowy i powiadomię o tym klientkę. Także, moi drodzy, to by było tyle w tej części magnetycznej przygody i wrócimy za chwileczkę dosłownie. Jesteśmy tutaj po konsultacji już z klientką i dostałem zielone światło, żeby tutaj działać z tym tematem, więc ja sprawdzę sobie dokładnie, czy wszystko tutaj funkcjonuje po podpięciu do matrycy i zobaczymy, czy nam tutaj system wystartuje, bo tak jak mówię, tutaj oberwał ten laptop i już był chyba na dwóch serwisach bodajże, więc tutaj pozalewane w ogóle go nie czyścili raczej i nie sprawdzane wszystko. Tutaj widać, gołym okiem widzę, jak już wspominałem, elementy, które są po prostu pokorodowane i powiadane, jak to tutaj się mówi w żargonie. I cóż. Zaraz sobie to sprawdzę, no i będę musiał ogarnąć jakieś używki, bo nowych raczej tych obudów już nie dostanę, a jeżeli dostanę, to to są chore pieniądze pewnie. Zaraz zobaczę, jeszcze sprawdzę, bo namierzyłem sobie już używanych takich elementów. Jak widzicie, tutaj śmieci kupa, także masakra. Masakra jednym słowem i cóż. Zaraz sobie tutaj to wszystko popodpinamy. Ja na chwilę tutaj jeszcze sobie zniknę z tego względu, że będę musiał to troszkę posprzątać, składać tutaj śrubki w jedno miejsce, żeby było elegancko, bo no udało nam się tutaj płytę odizolować od tego. No wszystkie kadłubki z nakrętkami pozostawały na śrubach, więc no niestety musimy to tak tutaj ogarnąć. Więc na tym będzie polegać. Zaraz po prostu tutaj posprzątamy i będziemy testować, czy laptop w ogóle nam tutaj żyje. Jeżeli żyje, no to ściągamy obudowy i będziemy działać dalej z laptopem. Na pewno będzie część druga, także tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia, do następnej przygody magnetycznego pingwina ze stajni Sinutronics, Industrie, komputery, doradztwo, serwis. Ajo!
Jestem tutaj jeszcze na chwileczkę. W związku z tym, że podłączyłem sobie tak laptopa, tak jak wam wspominałem, w pająku. W pająku, mam tu pod spodem płytę główną, no musiałem tą górną obudowę podłożyć, dlatego że tutaj jest przycisk włączający laptopa i uruchamiający go, więc musiałem, żeby go nie demontować, bo tam jest taśma po prostu przewlekana, to wszystko jest tak skruszałe, że nie będziemy tego grzebać tutaj, tylko podłączyłem i działa. Działa. Tutaj sobie uruchamiam Windowsa, tu jest 7 w dysku podpiętego pod USB. Działa. Na dowód wam tutaj o zdjęcie sypnę, bo kamerą niestety chyba nie podjadę. Więc tutaj nie będziemy się bawić i on tutaj ewentualnie tutaj funkcjonuje dobrze. Co wam jeszcze powiem? Powiem wam jeszcze tyle, że tutaj tej górnej obudowy, ja się przyjrzałem, tą górną obudowę możemy ewentualnie zostawić, zajmiemy się dolną obudową. Klientka doszła do wniosku, że ona chce za wszelką cenę tego laptopa uratować, bo jest czas pandemii, wiemy wszyscy jak to się odbywa wszystko, więc wszystkie siły na pokład. No i w związku z tym tutaj będziemy interweniować i ten laptop, ta górna obudowa nie ucierpiała w niczym po dokładniejszym obejrzeniu jej. Jedynie no zawiasły i cała reszta musi być gdzieś poprzykręcana, więc tutaj to zostanie tak jak jest, aczkolwiek jedynie tutaj ta dolna obudowa no niestety musi iść do wymiany i będziemy szukać tutaj takiego sposobu. Laptop nam tutaj funkcjonuje, więc jest tutaj w porządku. Wentylator wyczyścimy. Tu chyba się przewód widzę urywa. Wszystko jest skruszałe, ale to się naprawi, to nie ma problemu żadnego. Wszystko jest skruszałe. No naprawdę ruszając tego laptopa tutaj przypuszczałem, że on tutaj w takim stanie jest. Iż robotę robiły poprzednie też serwisy. Także działamy, działamy, jeszcze raz działamy. Ajo! I jesteśmy z powrotem tutaj przy naszym laptopie. Zabieramy się za wykręcenie chłodzenia. Po uprzednim wtedy, pamiętacie, sprawdziłem, czy komputer w ogóle żyje, więc tutaj wyczyścimy to chłodzenie w międzyczasie. Praktycznie odparowana. Więc sobie tutaj macie. Bierzemy.
sobie wyczyściliśmy. To też zostało alkoholem przeczyszczone. I zostaje nam kompresorkiem przedmuchać ten kurz, który tutaj jest. I oczywiście wentylator do czyszczenia. No i co? I wracamy za chwilę. Teraz nakładamy pastę z powrotem. Tutaj na ten nasz procesor. Jarvis tylko kleju nie nałóż. Jarvis tylko kleju nie nałóż, a gdzie ja mam pastę? O, tu jest, schowała się. Wentylator musiałem sobie tutaj poradzić delikatnie, przewód podlutować. Z nóżką od kondensatora elektrolitycznego musiałem do tyczki dolutować, bo niestety tam się podejść za bardzo nie było jak, a nie chciałem grzać zbytnio wtyczki. Więc sobie to tak zrobiłem, rozwiązałem. Ważne, żeby spełniało swoją funkcję i tam nigdzie się do niczego nie zbierało i to będzie dobrze. O. Zakładamy, skręcamy i odkładamy do naszej kolejnej magnetycznej przygody. Będziemy szli z tego względu, że ja muszę sobie obudowę dolną zamówić, dopiero to wtedy będzie można wkładać, tak jak się należy. Dobra. OK. Teraz ten nasz wentylator tutaj, on idzie w tą stronkę, tylko on idzie najprawdopodobniej sobie normalnie tutaj, więc to będziemy robić, jak już będziemy go składać. Dobrze, więc wentylator odkładamy, będzie razem z tym wszystkim, to sobie, co tam spadło, Jarvis, co tam spadło, a ta wtyczka chyba. Tutaj to musimy sobie popakować wszystko. Termopad tutaj jest na tę stronę, tak żeby nam to nic nie poginęło. Tutaj sobie to włożymy ładnie. Płytę mamy tu. Dysk sobie stary i tak wyjmiemy, bo będziemy mieli tutaj nowy. To wszystko tu. I co? To moi drodzy. Do następnej przygody biegniemy, póki tutaj będą części schodzić, no to musimy robić, działać dalej. Także. Do kolejnej przygody. Ajo!